Rzetelny plan postępowania na wypadek sytuacji kryzysowej powinien być skonstruowany w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć rozprzestrzenianie się zagrożenia i sprawnie przystąpić do działań mających na celu minimalizację jego skutków. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli z 2012 roku ujawniła, że skuteczny system ochrony ludności w Polsce praktycznie nie istnieje. Cztery lata później okazało się, że podjęte działania naprawcze nie przyniosły istotnych zmian w tym obszarze. Ostatni raport Izby na planach zarządzania kryzysowego nie zostawia suchej nitki. W Polsce nie funkcjonuje skuteczny system ochrony ludności. Organy odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej nie stworzyły adekwatnych do występujących zagrożeń struktur i nie wdrożyły procedur oraz nie zapewniły niezbędnych zasobów umożliwiających właściwe zarządzanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Zdaniem NIK niewątpliwa i godna pochwały gotowość niesienia pomocy przez strażaków, w policję, w wojsko, a także zwykłych obywateli, to za mało, by kryzysy zażegnywać szybko i sprawnie, przeciwdziałając jednocześnie ich rozprzestrzenianiu się. Zwracamy uwagę, iż nieprzygotowanie odpowiednich procedur oraz niezapewnienie warunków do koordynacji działań może obniżać skuteczność działań służb w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Stopień przygotowania planów zarządzania kryzysowego na poszczególnych szczeblach jest bardzo różny. Najsprawniej podejmowane były działania na szczeblu wojewódzkim. Natomiast na szczeblu powiatowym i gminnym stwierdzono nieprawidłowości, które w realnym działaniu mogły skutkować poważnymi konsekwencjami dla przebywającej na danym terenie ludności, jak i dla służb prowadzących działania ratownicze. Inspektorzy NIK ocenili nie tylko plany, ale również rzeczywiste przeprowadzone działania w zaistniałych sytuacjach zagrożeń. Brak właściwego przygotowania jednostek szczebla rząd i samorządowego do realizacji zadań związanych z zapewnieniem ochrony ludności, uwidocznił się niestety również w trakcie realnych działań prowadzonych w związku z gwałtowną burzą, która przeszła przez znaczną część kraju w dniach 11-12 sierpnia 2017 roku. Obecnie funkcjonujący model systemu obrony cywilnej kraju wciąż nie jest dostosowany do aktualnych potrzeb, w tym wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, obecnej organizacji państwa i stanu infrastruktury oraz Potencjalnych zagrożeń. Najgorzej jednak w raporcie NIK wypadły plany powiatowe i gminne. Lepiej jest w przypadku planów wojewódzkich, ale machina, której zadaniem jest ochrona ludności, musi działać od największego do najdrobniejszego trybika w sposób zintegrowany.